97%, taką jakość snu pokazał mi dzisiaj mój magiczny budzik. Trzeba podziałać trochę dla klientów, bo klienci czekają. Dziś do zrobienia jest moduł tam sprawdzania kontrahentów w różnych dziwnych źródłach. Miu, jakie plany na dzisiaj? Jakie plany? Pochwal się. Pochwal się, jakie plany na dzisiaj, co? Okej. Okay. Wczoraj podczas płatności na Bitcoin z jednego z klientów miała miejsce ciekawa akcja. Otóż w banku Millennium nie ma takich, nie wiem, pięknych, automatycznych płatności online, jak na przykład w mBanku, gdzie tam wystarczy się zalogować, kliknąć i od razu przelewić, tylko w jakiś dziwny sposób jest tam opcja automatycznego wypełnienia takiego pola nowego przelewu i dopiero to trzeba zaakceptować. Tak. I, no jeszcze jest wątpliwe to, czy to się na pewno te pola wypełnią, a prawdopodobnie nie wypełniły się, bo klient, chcąc dokonać drugiej płatności właśnie, znaczy drugiej, no kolejnej z rzędu, podał nieprawidłowy tytuł przelewu, a w tytule powinien być numer ID, identyfikator transakcji w TPay, w systemie płatności. No jeśli ten numer będzie nieprawidłowy, no to wiadomo, że przelew nie zostanie skojarzony z tą transakcją i cały mechanizm nie zadziała. No, a klient mój jakimś sposobem podał stary ID transakcji, czyli niejako dokonał dwóch płatności na to samo ID, przez co system nie do końca wiedział, no i słusznie, co zrobić. No ja podejrzewam, że tutaj zadziałało jakieś autowypełnianie, na przykład w przeglądarce. No i taki problem się właśnie dziwny pojawia. Dopiero dało się to dość łatwo wyjaśnić i tę kwotę wpłaconą, którą oni przechowywali, przenieśliśmy na rzecz tej nowej transakcji. Wtedy cały mechanizm zadziałał. Taka nieprzyjemna sytuacja. W ramach rekompensaty, mimo że to nie jest ani moja wina, ani klienta wina, przedłużyłem dostęp o tam 2 tygodnie, żeby jakoś to tak wynagrodzić troszkę. Tak w ogóle to już mamy grubo po 17, mi zostało jeszcze 5 zadań, 5 przynajmniej tak pisze klient w pliku, który przesłał mi z uwagami, które chciałbym bardzo zrobić, bo od nich zależy to, czy ten przelew przyjdzie, czy nie przyjdzie, więc chciałem coś jeszcze dziś zrobić. O 18 mam masterminda, czyli za, nie wiem, pół godzinki, może 20 parę minut. Pewnie się nie wyrobię z tymi zadaniami, więc przełożymy to jeszcze na później, więc czeka mnie jeszcze pracowite popołudnie, czy też pracowity nawet wieczór. O czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to w pewnym sensie o wycenianiu swojej pracy, o wycenianiu tego, co sprzedajesz. I teraz zobacz. Ty nie sprzedajesz usługi, nie sprzedajesz produktu, nie sprzedajesz jakiegoś pudełka zapakowanego, tylko sprzedajesz wartość, jaką to coś, ten produkt albo usługa może dać twojemu klientowi. I to właśnie od tego, ile tej wartości dajesz, jaką to ma wartość dla tego klienta, to dopiero od tego zależeć może cena tej twojej usługi czy produktu. No i teraz taki prosty przykład dla zwizualizowania tego. Jeśli twoja właśnie usługa jest w stanie dodatkowo przynieść klientowi 10 tysięcy złotych, czy to jako nowe jakieś tam źródło, czy jako zwiększenie obecnych przychodów 10 tysięcy złotych, tak po prostu, przy jakimś niewielkim nakładzie pracy, powiedzmy, no to ten klient prawdopodobnie chętnie powinien podzielić się z tobą tym zyskiem i byłby w stanie zapłacić może 3000, a może nawet 6000 ci oddać, żeby zdobyć to 10, bo i tak będzie mu się to opłacać i to bardzo. Mam nadzieję, że rozumiesz, co chcę powiedzieć.
Jest jeszcze taka różnica, że ta sama usługa wykonana w ten sam sposób, czy ten sam produkt różnym klientom może przynieść inną wartość. Dajmy na przykład BitTimes, oferta jednorazowa. Abonament, powiedzmy, niech będzie tam to 57 zł netto miesięcznie. I niektórym klientom to się zwróci po 5 minutach po prostu od rozpoczęcia sprzedaży, a potem już tylko zarabiają. Zresztą to są śmieszne pieniądze, no ale dobra. Inni z kolei dzięki ofercie jednorazowej są w stanie na przykład w skali miesiąca zarobić, nie wiem, 1000 zł powiedzmy. No to to jest fajna inwestycja, prawda? Bo 50 zł, a 1000 zł zarobić zwraca się bardzo skutecznie. A inny klient może, używając tego samego narzędzia, oferty jednorazowej, w ciągu skali miesiąca zarobić raptem 150 zł. To i tak jest opłacalne, ale jednak te przychody, ten zysk, ten zwrot jest mniejszy. To tylko przykład. I co w związku z tym? W związku z tym to właśnie Tobie, jako sprzedawcy, usługodawcy, powinno zależeć na tym, żeby Twój produkt dawał Twoim klientom jak największą wartość, żeby oni mogli z tego wycisnąć jak najwięcej, bo wtedy będą w stanie podzielić się z Tobą tym zyskiem. I jeszcze jeden taki właśnie mój przykład. Robiliśmy całkiem niedawno taką aplikację, wdrożenie dla jednego z klientów. Ja wyceniłem całościowo. Wydawało się chyba troszkę za drogo, więc klient tam prosił o rozbicie tego na poszczególne moduły. No to takie jest troszkę niewygodne, troszkę bez sensu, ale dokonałem tego i tam mniej więcej coś oszacowałem. Jedno właśnie z funkcjonalności, tam taka pewna automatyzacja e-mailowa, no tak wyceniłem ją na akurat na 1000 zł. No i klient powiedział, napisał wprost, że rezygnujemy z tego, bo wdrożenie tej funkcjonalności totalnie mu się nie opłaca, mu się ta automatyzacja. Za 1000 zł on w stanie jest zapłacić pracownikowi, żeby zajął się wysyłką tych maili ręcznie. No i pomyślałem sobie, no świetnie, jaka mądra, dojrzała decyzja, prawda? Ja dokonywałem tej wyceny przez pryzmat tego, ile ja czasu, ile wkładu od siebie musiałbym poświęcić, a nie przez pryzmat tego, jaką wartość dałbym klientowi. I stąd właśnie coś takiego wynikło. To akurat wynikło tak, że ta wycena była zawyżona, klientowi się to nie opłacało. I okej. W tym przypadku ja bym jeszcze proponował rozważyć coś takiego, że to będzie cykliczne, tak? Te maile można wysłać ręcznie, ok, ale prawdopodobnie za miesiąc, czy tam za kwartał, a może za rok, będzie trzeba znów te maile wysłać ponownie i to będzie kolejny 1000 zł dla pracownika. Jeśli miesięcznie, to co miesiąc trzeba będzie mu ten 1000 zł dodatkowo płacić, powiedzmy, w przeliczeniu na roboczo godziny pewnie tam pracownika, wiadomo, o co chodzi. Więc w skali na przykład miesiąca, czy w skali jednorazowego właśnie takiego ręcznego wysłania, faktycznie wdrożenie to by się nie opłacało. Ale patrząc na to w taki sposób, że to zadanie byłoby powtarzalne, nie robione tylko raz, ale wiele razy, czy co miesiąc, czy co kwartał, czy nawet co rok, no to wtedy już by trzeba było to inaczej przemyśleć. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tego przykładu, bo ja mówiłem, że on był tutaj akurat w takim wypadku zbyt drogo wyceniony przeze mnie, bo patrzyłem przez pryzmat mojego wkładu, tak, a nie przez wartość dla klienta. I tutaj akurat się klientowi nie opłacało, ale w większości wypadków to jest tak, że to, co ja zrobię na przykład za ten, przyjmijmy, 1000 zł, który dla mnie jest ok, w porządku, klientowi jest w stanie w skali jakiegoś tam czasu przynieść na przykład 10 tysięcy złotych. I jak on usłyszy, że to będzie kosztować go 1000 zł, no to będzie przeszczęśliwy i to zapłaci. Ale gdyby usłyszał, że
wydać by musiał na to pewnie 5000 zł, byłby może nie tak samo, ale podobnie szczęśliwy i również bez mrugnięcia okiem wydałby tę kwotę. Od razu mi się nasunęła myśl, że w niektórych przypadkach właśnie rozsądnym, zarówno dla klienta, jak i dla usługodawcy, rozsądnym byłoby właśnie wynagrodzenie w formie prowizji od wypracowanych zysków. I tutaj nie dość, że ty, czy tam usługodawca, czy sprzedawca będzie się starał, żeby ten zysk był jak największy, no to będzie to w pewnym sensie bardziej uczciwe też rozliczenie. Zarówno dla klienta, jak i wykonawcy. No ale to inna bajka. Chciałem się tylko zwrócić uwagę, że właśnie na te wyceny można spojrzeć w różny sposób, nie tylko przez swój pryzmat, ale czasem też z perspektywy klienta warto na to spojrzeć i się zastanowić, czy te nasze ceny nie są za niskie. Bo za wysokie pewnie nie są. Czy nie są za niskie? I już po spotkaniu chciałbym jeszcze dzisiaj właśnie popracować, dokończyć to, o czym mówiłem przed chwilą chyba na zewnątrz. Więc tak, czeka mnie trochę pracy jeszcze, teraz przerwa na posiłek. Vloga już kończymy, go zmontuję sobie podczas posiedzenia. Jutro piąteczek, widzimy się jutro.